10. International Staff Week w Politechnice Białostockiej w ramach programu Erasmus+. Podczas finału 10. International Training Week wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty pobytu w naszej uczelni. Te certyfikaty pojadą do takich krajów jak Bhutan, Mauritius, Belize, Turcja, Salwador, Bośnia i Hercegowina, Algieria, Albania i jeszcze do kolejnych. Te certyfikaty świadczą o odbyciu bardzo intensywnego programu w ramach International Training Week. Złożyły się na niego warsztaty, w tym warsztaty języka i kultury polskiej, wykłady na wszystkich wydziałach naszej uczelni, zwiedzanie naszego miasta, prezentacja potencjału naszej uczelni, spotkanie z prezydentem miasta. Politechnika Białostocka, jak wiemy, jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o współpracę z uczelniami zagranicznymi i to pozwala oczywiście z jednej strony i podnosić poziom naukowy, wymieniać doświadczenia, ale przede wszystkim dla nas, jako dla miasta, jest to świetna promocja. Ci ludzie, mam nadzieję, wywiozą stąd tylko same najlepsze wrażenia i powiedzą w swoich uczelniach, w swoich rodzinach, w swoich krajach. Obecnie bez umiędzynarodowienia nie ma rozwoju właściwie żadnego aspektu funkcjonowania uczelni. Umiędzynarodowienie potrzebne jest w zakresie edukacji, w zakresie prowadzenia badań naukowych, ale też i w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania uczelni. Do tego dążymy i mam nadzieję, że International Week przyczyni się właśnie do rozwijania tych wszystkich aspektów naszej działalności.